Dzień dobry, Darek Dopierała. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o terapii grupowej. Jest to scenariusz związany z tematem, jak mogę sobie pomóc. Dlaczego terapia w grupie jest skuteczna? Składa się na to wiele powodów. Po pierwsze, w grupie możesz zrozumieć i poznać swoją własną chorobę. W grupie łatwiej jest utrzymać abstynencję i radzić sobie z problemami. Wiąże się to z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jeżeli masz zajęcia grupowe 2 razy w tygodniu, masz dodatkową motywację do tego, żeby utrzymywać trzeźwość. Jeśli masz problem i wyrazisz go na grupie, otrzymasz informacje zwrotne, które mogą Tobie pomóc poradzić sobie z tym problemem. Poczujesz też, że nie jesteś sam z tym problemem, że masz pomoc z zewnątrz. Kolejna rzecz. Alkoholik żyje w świecie iluzji, w którą gorąco wierzy. Mechanizm sprawia, że nie widzi i nie chce widzieć prawdy, która oznaczałaby konieczność zmian, a więc oznaczałaby konieczność zaprzestania picia, konieczność utrzymania abstynencji. Poprzez tą iluzję i zaprzeczania alkoholik chroni swoje poczucie wartości i wmawia sobie, że ma kontrolę i wpływ na swoje życie i picie. W końcu jednak w związku z tym mechanizmem często nie odróżnia prawdy od kłamstwa, gubi się w tym. A proces rozbrajania mechanizmu iluzji zaprzeczania trwa długo i często jest bolesny, trudny. Do zmierzenia się z prawdą potrzebni są inni ludzie. I to właśnie pomaga. Dlaczego? Praca w gabinecie w cztery oczy to tak naprawdę może być odbicie w lustrze. Natomiast kiedy pracujesz z grupą, to pracujesz w gabinecie luster. A więc otrzymujesz wiele informacji od różnych osób, wiele informacji zwrotnych, więc jakby można powiedzieć, że twój mechanizm iluzji zaprzeczania zderza się z innymi opiniami, z opiniami innych ludzi. A więc możesz zobaczyć swój problem z różnych wielu punktów widzenia. Dlaczego jeszcze? W grupie identyfikujesz się z innymi ludźmi, z problemami ich i radościami. A więc okazuje się, że nie jesteś ze swoim problemem sam, że inni mają tak samo, przechodzą przez to samo. Zwłaszcza w przypadku, kiedy, tak jak w miejscu, w którym pracuję, grupa jest grupą opartą na procesie, jest grupą rotacyjną. To znaczy w pewnym momencie, zgodnie ze scenariuszami, jesteśmy na przykład na temacie początkowym albo temacie nawrotów i do grupy przychodzą osoby, które dopiero zaczynają terapię. Dzięki temu, że grupa jest, tak jak to powiedziałem, rotacyjna, mają kontakt z osobami, które już powoli kończą swoją terapię, co może być dla nich dobrym przykładem. W grupie otrzymujesz informację zwrotną, co daje Tobie większą możliwość poznania siebie samego, swoich problemów. To jest to, co wspominałem o gabinecie luster. Otrzymujesz też wsparcie, podtrzymanie, poczucie wspólnoty. Czasami zdarza się, że uczestnicy terapii grupowej wymieniają się numerami telefonów i osoby o większym stażu są w stanie pomóc tymi, którzy dopiero zaczynają. Zmniejsza się też poczucie izolacji i osamotnienia, co jest bardzo istotne, chociażby z tego powodu, że mówimy o programie HALT, nie bądź głodny, zły, zmęczony i samotny. W grupie uczysz się nowych umiejętności i zachowań. Grupa ma ogromny potencjał, jeżeli chodzi o zachowania korygujące. Jeśli mierzysz się z jakimiś problemami w grupie, czy w ogóle z problemami, możesz je przepracować w laboratoryjnych warunkach pod opieką terapeuty i w grupie. Uczy się otwartości, zaufania, akceptacji do siebie, proszenia o pomoc, rozumienia uczuć i problemów innych, troszczenia się o innych i zmniejsza się lęk przed bliskością. W grupie, którą prowadzę od prawie 2 lat, dopiero niedawno pojawił się ten moment, w którym grupa zaczyna się otwierać, zaczyna sama wpływać na nowe osoby, mówiąc im o tym, co myślą na temat danego zachowania. Zasady pracy w grupie. Jest ich wiele, powiem tylko niektórych. Mów o tym, co dzieje się w grupie tu i teraz, a więc staraj się być na miejscu. Ja wiem, że to jest trudne, kiedy przychodzisz z jakąś traumą, z jakimiś przemyśleniami, ale warto być obecnym nie tylko ciałem, ale i duchem na terapii. Nie oceniaj i nie dawaj rad. Mów o tym, co przeżywasz. Bardzo ważne jest mówienie o uczuciach. Mów o zachowaniu innych, nie o sobie. Bardzo łatwo powiedzieć, jesteś idiotą, a trochę inaczej to brzmi, że twoja wypowiedź w tym temacie jest idiotyczna. Chodzi o to, żeby nie przekreślać danych osób, nie szufladkować ich. Mówić o tym, jak się zachowują, a nie jakie są. Bądź otwarty, gdy mówisz i słuchasz.
Siła grupy zależy od tego, na ile będzie każdy z uczestników chciał i próbował mówić o swoich odczuciach wobec innych i poszukiwał informacji o tym, jak inni go odbierają. Skup się na tym, co mówią, robią inni i staraj się poznać i zrozumieć, co czują. Pamiętaj, że nigdy nie wiesz, co dzieje się w drugiej osobie. Sprawdzaj swoje myśli, sądy na temat innych. Nie oceniaj, nie dawaj rad. Tutaj przypominam często o zasadzie kamery i mikrofonu. Kamera i mikrofon nie powie, że jesteś zdenerwowany, ale może powiedzieć, że masz podniesiony głos, twoje ręce drżą, co się dzieje. Ryzyko towarzyszy zawsze krokom w nieznane. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, ponieważ nie podejmując ryzyka, nie wychodząc z strefy komfortu, odbierasz sobie szansę na zmianę i naukę. Uważam, że każdy konflikt może być budujący wtedy, kiedy go korzystnie dla siebie i przede wszystkim w sposób konstruktywny rozwiążesz. I pamiętaj, żeby pracę i zmiany zaczynać od siebie. Nie patrz na innych, nie porównuj się z innymi. Tutaj przypominam dezyderatę. Nie porównuj się z innymi, ponieważ zawsze są lepsi i gorsi od ciebie. Warto dodać też, że w grupie nie ma podziału na lepszych i gorszych. Czasami niektóre osoby potrafią się wywyższać, ale nie ma to sensu, ponieważ w grupie wszyscy jesteście równi. Alkoholizm jest chorobą bardzo demokratyczną. Ucz się też lepszego komunikowania z innymi. Nie zawsze masz rację, pamiętaj o tym, nie oceniaj. Możesz jednak wyrazić swoje zdanie w inny sposób, na przykład nie zgadzam się z tobą. Pamiętaj, że koncentrowanie się na swoim poczuciu skrzywdzenia nie pozwala ci zobaczyć racji innych ludzi, co oddala cię od rozwiązywania problemów. A dla większości osób, które są na terapii, życie w poczuciu własnej krzywdy powoduje użalanie się nad sobą, a więc silne napięcie i może prowadzić do głodu alkoholowego. Pamiętaj, że decyzja pracy w grupie oznacza zgodę na wzięcie aktywnego udziału we wszystkich spotkaniach. Każdy jest odpowiedzialny przed samym sobą przede wszystkim za to, co będzie robić, co zobaczy, odkryje. Możesz oszukać terapeutę, możesz oszukać grupę, ale tak naprawdę nie oszukasz samego siebie. Terapia to inwestycja. Im więcej odwagi, pracy i siebie włożysz w pracę grupy, tym więcej będziecie mieli zysków z leczenia. I pamiętaj, że terapia to pudełko. Nic nie włożysz, nie będziesz się angażował, to nic z niego nie wyjmiesz. A więc terapia nie działa. Tym razem to rzeczywiście już wszystko, jeżeli chodzi o tę prezentację. Zapraszam do kolejnych moich filmów na kanale Do Wolności. Pozdrawiam, Darek Dopierała.